proszę Państwa, przyjmiemy wygodną pozycję i zaczniemy już sobie taki seans, jak poprowadzę i będziemy tutaj wspólnie kontynuować. Jednego terapeuty świetnego, który jeździ ze mną, Boguś, chodź Boguś tutaj, i Tadeusz, staniecie po bokach, bo my zrobimy tutaj z Johnem wprowadzanie w hipnozę, a panowie terapeuci będą przekazywali energię. Boguś zawsze uczestniczy w takich naszych spotkaniach i przekazujemy energię. Jest to most energetyczny, polegający na tym, że jak kiedyś Nowak i inni robili takie spotkania, przekaz energii w sensie zbiorowym, no to my z Jóźwiakiem kiedyś pomyśleliśmy jeszcze 8 lat temu z Łodzi, że zrobimy seans hipnotyczny i przekaz energii w hipnozie. Pan Jóźwiak robił kiedyś, właśnie organizował takie spotkania zbiorowe, bo jest bioterapeutą, prezesem Stowarzyszenia Bioterapeutów Mazowsze. No i od 8 lat zaczęliśmy to robić. I świetnie wychodzi. Państwo sami doświadczycie, że poczujecie takie nie ciepło, ale takie światło nad głowami. Terapeuci będą modulować tą energię, że Państwo poczuliście, że ona przepływa przez Was. Jest to oddziaływanie energetyczne w ten sposób. Także ja teraz będę powoli wprowadzał. W międzyczasie John będzie mówił, ja będę mówił. Teraz tak, oczy nie zamykamy. Proszę skoncentrować uwagę na ekranie tutaj, jak najwyżej, tak jakbyście wpatrywali się tutaj przed siebie. Powieki uniesione do góry, ja odliczam od 1 do 10. Państwo poczujecie, że Państwa powieki robią się takie ciężkie, leniwe, senne, zmęczone. John, może tak ja zacznę, a później jak oczki zamkną, to będziemy dalej. Dobrze? O, i teraz patrzycie Państwo przez nas, przed siebie, raz. Koncentrujecie swoją uwagę tylko tam przed sobą, na tym ekranie, na jednym punkcie. Dwa. Trzy. Państwa, teraz oczka będą się męczyły i powieki powoli robią się takie ciężkie, leniwe, senne, zmęczone i powoli zaczną opadać w dół, sklejać się. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Jeszcze oczu nie zamykajcie. Powieki mogą się męczyć. Poczujecie zmęczenie oczu. Pięć. Sześć. Siedem. 8, 9, 10. Teraz powieki wypadają w dół i sklejają się. Możecie już teraz oczka zamknąć. Powieki Państwa teraz sklejają się i teraz powoli, powoli ciało będzie się Państwa robiło takie ciężkie, leniwe, senne, zmęczone. 10. Oddychamy teraz powoli. Poczujecie, że teraz ciało powoli robi się ciężkie. Koncentrujcie swoją uwagę tylko teraz na oddychaniu. Nawet cokolwiek by się działo zewnątrz, już Państwa nie obchodzi, nie interesuje. Państwa interesuje tylko głębokie, powolne oddychanie. Rozluźniacie się. 9. Oddychacie powoli. Jakbyście schodzili schodami w dół niżej. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, śpi. I ci Państwo, którzy jeszcze oczu nie zamknęli, mogą już teraz zamknąć oczka. Jeszcze raz odliczam od 10 do 0. Nie musicie jeszcze oczu męczyć, zamknijcie już oczy dalej. Poczujecie teraz rozluźnienie. 10. Wasze ciało robi się powoli takie ciężkie, leniwe, senne, zmęczone. 9. Ciężar i ciepło ogarnia całe ciało od czubka głowy. 8, 9, 9. Ciężar spływa z głowy na kark, z karku po kręgosłupie, tułowiu w dół. 8. Wszystkie czynności fizjologiczne powoli wyłączają się. 7. Krew w żyłach płynie wolno, tętno wolne, puls wolny. 8. 7. 6. Serce wolniej, wolniej, spokojnie. Oddychamy powoli, powoli. Teraz muzyka gra, łączymy muzyczkę i ta muzyka będzie dla Państwa jakby szum przyjemnego gdzieś tam można. Możecie teraz słyszeć mój głos, ale poczujecie, że Wasze ciało robi się takie przyjemnie, ciężkie, leniwe. Tak jak siedzicie tu zamkniętymi oczkami, możecie teraz wyobrazić sobie, że już zasypiacie i w Waszym śnie wyobrazicie sobie przyjemne miejsce i każdy z Was oddzielnie. Możecie w Waszym śnie widzieć siebie na plaży, w górach,
na łące, w lesie, w ogrodzie, nawet w domu. Wyobraźcie sobie, że kładziecie się w przyjemnym miejscu, odpoczywacie, zasypiacie. Możecie poczuć, jakbyście byli nawet małymi dziećmi. Możecie nawet wrócić do przyjemnych wspomnień z przeszłości, z każdego okresu życia, kiedy towarzyszyło wam to dobre, wspaniałe samopoczucie, kiedy wszystko wam wychodziło. Słońce nagrzewa głowę, przenika całe ciało, od czubka głowy wzdłuż kręgosłupa po twarz. Twarz staje się maską, piękne ciepło przenika klatkę piersią aż w dół. Jest to sens uzdrawiający, poddajecie się nim teraz. Chętnie czujecie i współpracujecie, no i widzicie siebie teraz, tam jesteście. Poczujecie, jak ciepło spływa z głowy i usuwa wszystko to, co w głowie, w ciele i duszy. Usuwa wszystkie wasze troski, niepokoje, stresy, emocje, ból, gniew, złość. To wszystko, co kiedyś was bolało, denerwowało, wprowadzało złość, gniew, zakłopotanie, to wszystko odchodzi od was. Od głowy poczujcie ciepło. Tak jak teraz terapeuci przekazują tą energię na głowę, jak białe, piękne światło przenika wasze całe ciało. I wszystkie emocje opadają w dół, aż do ziemi, odpływają. Możecie poczuć teraz, jak woda przypływa i zabiera wszystko, obmywa wasze nogi, łydki, brzuch, śpi, odpoczywa. Teraz znowu tą energię białą, czystą, boską, krystaliczną czujecie, jak przypływa od czubka głowy. Ciepło, spokój, cisza, śpi, śnisz. Jesteście wy teraz najważniejsi w tym stanie. Najważniejsi. Czujecie teraz, że wszystko już obojętne, śpi i śni. Jakbyś był tu, a jednocześnie jesteś tam, daleko w swojej przeszłości. Pięknie, czujesz się wspaniale. Głos Johna usypia was bardziej. Kiedy zaczniesz go słyszeć, jakbyś słyszał melodię, która usypia, śpisz. John. A teraz otuli się kołdrą miłości. Kołdrą miłości. Otulisz, przykryjesz się, poczujesz się bardzo kochany, bardzo kochana. Potrafisz wybaczyć samej sobie wszystko do końca. Za chwilę poczujesz płynącą miłość do ciebie, poczujesz lekkość, niesamowite szczęście, pokoju, zadowolenia. Poczujesz, jakbyś się wykąpał w cudownej wodzie, w cudownej wannie, pod cudowną prysznicą. Jesteś czysty, wolny i szczęśliwy. Chociaż to jest twój cel, być szczęśliwym. Dlatego teraz pogłębiasz swoje uczucie spokoju, zadowolenia i szczęścia. Za chwilę będziesz mógł, jako to małe dziecko, pobawić się na polu zabaw z dziećmi. Względnie sam możesz pobawić, czy sama pobawić się, przypominając sobie swój wózek, swoją kołyskę, swoje zabawki i poczuć się taki bez obowiązków, szczęśliwy, szczęśliwa do końca, wypełniona cudowną miłością i spokojem, głęboki sen, zasypiasz jeszcze głębiej, twoje całe ciało jest poza twoim umysłem, nie czujesz, żebyś miał ciało, gdyż chcesz być wolny, płynąć, przenikać swoimi myślami na najdalsze, najdalsze odległości świata, wszechświata. I będą one dla ciebie inspiracją dla lepszego twojego życia. Zobacz, przejdź etapy rozwoju. Niczego się nie lękaj. Ja jestem z tobą. Ja jestem twoim przewodnikiem. Więc ja
gwarantuję ci całkowicie bezpieczeństwo. Całkowite bezpieczeństwo. Wrócisz do siebie cały, zdrowy, szczęśliwy i bezpieczny. Tak, śpi. Teraz ten głos nie zapominasz. Zawsze, kiedy przyjdziesz, przypomnisz sobie cyfrę 369. Wejdziesz w ten stan i możesz wrócić do każdego okresu twojego życia, a nawet innej rzeczywistości, wprowadzając się sam w stan autohipnozy. Słuchając nawet płytkę autohipnoza, będziesz wchodził za każdym razem głębiej. Przypominając sobie cyfrę 369, wyłączysz się świata zewnętrznego. Otworzy się twoja podświadomość, twoja pamięć trwała, niedostępna. I twój świat wewnętrzny, i w swoim świecie wewnętrznym możesz dokonywać cudów. Możesz być tu i teraz i przenosić się poza czas i przestrzeń. Powolutku otwieramy oczka. Ciało przyjemne. Zapamiętuję cię te ciekawe, wspaniałe doznania. Ciepła, spokoju, radości. Bardzo dobrze. Widzę, nasi terapeuci dalej pracują silnie w medytacji i ta energia pięknie otacza was tu, tą aurą. Spróbujmy otworzyć teraz oczka. Powolutku, wasze ciało jeszcze tak przyjemnie dochodzą do tego stanu, przyjemnego stanu, cudownego stanu, spokojnego stanu. No, pięknie. Dobrze. Proszę Państwa, obserwowałem Państwa tutaj. Przyjemnie było, proszę Państwa? Przyjemnie było. W tym stanie, kiedy tu wracam do tych wspomnień, świetny aspekt wprowadził do mojego tutaj seansu. Brawo, cieszę się. Może brawo dla Pana Duma tutaj. Będzie to dla nas przymocą. A ja przekażę też się podłączam kwestię. Ja wiem, że Państwo dobrze, ja obserwowałem, reagowaliście tutaj. Pani doktor, a jak Pani się czuje? Uśmiechnij się pan. Siedzi pan przy lekarce, w razie by coś, to pana by ratował. Nie było takiego. Znaczy już wiem coś na ten temat, także nie ma. A pan jak się czuje? Dobrze. Dobrze. No, bardzo dobrze. Pani Wajcia, świetnie. Ja widziałem, że gdzieś tam krążyła, nie tylko w Ameryce, w Odessie, gdzieś tam. Po drugiej stronie nawet była, prawda? Tak? A gdzie to było, pani Wajcia? A byłam w pracy, to co tam robiłam. No co, kochanie, co tam było? Świetnie. Świetnie, to prawda. A pani jak się czuła? Pierwszy raz byłam poddana. Pierwszy raz? No to dobrze, to doświadczyła pani. A pani, pani Gosiu? Jak zwykle dobrze. I za każdym razem lepiej i lepiej, coraz lepiej. A powiedz, kochanie, a ty jak się czułaś? Dziwnie, ale przyjemnie. Tak, można? Coś zademonstrujemy tutaj. I takie sobie zrobimy. Ja zademonstruję kilka swoich technik i później zademonstruję John swoje techniki. A jak ci na imię, bo pierwszy raz Marcin. Ty jesteś Jurka synem, tak? No, ty tutaj. Marcin, stań mi tutaj teraz i patrz mi w oczy. John, będziesz asystował, później ja tobie. Patrzysz mi teraz w oczy, Marcin, i będziesz teraz wchodził w stan hipnozy. Patrz mi głęboko w oczy, zaśnij. Głęboko. Trzy. Jeszcze. Sześć. Dziewięć. Śpisz. 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 Twoje ciało robi się ciężkie i bezsenne. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Zero. Śpi. I teraz za chwilę usiądziesz, kiedyś zasypiał. Raz. Dwa. Trzy. Siadaj. Siadaj. Oddychaj teraz głęboko. 3, 6, 9. Połóż tak ręczkę na głowę. Tam duże emocje są, lęku w nim. O, i tak byśmy się do tego. Ja tak po kolei bym tu chciał. A można pana na chwileczkę? Na chwilkę tylko gościć tutaj. Może tak z przodu weźmiemy sobie. O, tak. Jak pana imię? Zbigniew. Zbigniew, słyszałem.
Panie Zbigniewie, niech pan usiądnie tutaj i zdejmie okularki. O, tak, teraz tak położymy je tutaj i odwrócić tak, żeby państwo tutaj widzieli. Powolutku będziemy prowadzić. Patrzy pan mi teraz wyłączyć komórki, jak można, to by nie przeszkadzało nam. Patrzy mi pan w oczy, panie Zbigniewie, i teraz wejdzie w stan hipnotyczny. Głęboko w oczy. Głęboko. 3, 6, nie wyśpisz. Bardzo dobrze. Powieki powoli sklejają się, ciało robi się ciężkie, leniwy śpi. Oddychasz teraz głęboko i wchodzisz głębiej. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zasypiasz teraz głęboko. Głęboki wdech i wydech. Raz. Oddychasz głęboko. Twoje nogi mocno przyklejają się do ziemi. Teraz wejdziesz w głębszy stan hipnozy. 2. Kiedy powiem 3, twoje ciało bez lęku poleci do tyłu. 1, 2, 3. Sztywne ciało. Bardzo dobrze śpi. Spada głębiej. Jeszcze raz odliczę od 1 do 3 i wejdziesz w głębszy stan hipnozy. 1. Poleci do tyłu. 2, 3. Sztywne ciało leci do tyłu. Zapadasz głębiej. Śpi. Sztywne ciało. Bardzo dobrze. Zasypiasz głębiej. Mniej więcej ludzie tym trudno. Zapadamy głębiej. Śpisz. Twoje ciało sztywne. Głębiej. Zapadasz głębiej. Śpisz. Bardzo dobrze. Popatrzcie. Teraz katalepsja. Śpi. I śpi sobie. Chodź, dziecko. Już nie słyszysz mojego głosu. Zaraz tej matyczkę. Pięknie. Zasypiasz głębiej. Proszę podejść tu, zobaczyć, jak ta katalepsja jest. Fajna? Dobra ławeczka? Ty była? To stań. No, stań. Stój teraz na ławeczce. Pięknie, bardzo proszę. Śpi. Powiedz swoje imię. A ty mojego głosu nie słyszysz. Śpisz. Pięknie, jesteś na pięknej plaży. Zasypiaj, śpi. Powiedz mi. Maję. Można by łatwo budować tę piramidę, budować. Taką piramidę z pięciu kiedyś zrobiłem. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I śpi dziecko. Odpoczywać. Trzeba nie dyskutować. Pięknie. Mogę się teraz podniesiemy do góry, tak? I sztywne ciało, tak jak mówimy. Do góry, całkowicie. Pięknie. Śpisz, no. Pięknie. Brawo. Brawo dla dziewczyny. Patrzę z podziwem, córka potrafi, wie. Proszę podejść, sprawdzić, jak ty musisz. Proszę. No. Pięknie, jasna sztafeta. No. Jaska. Bardzo dobrze. Puścimy teraz. Śpisz. Zapadasz na mnie i śpij teraz. Śpij. I odpoczywa sobie pięknie. Położyć rączkę, pokochać córeczkę troszkę. Niech będzie ciepło, mamusiu. Tu. O, oddech śpij. Pięknie śpisz teraz. Pan Zbigniew śpi. To jest moc katalektyczna. I teraz będziemy prowadzić rozmowę z panem Zbigniewem. Przenoszę go na piękną plażę. Noże słońce. Cudowny dzień. I teraz będziesz ze mną rozmawiał. Będziesz odpowiadał na moje teraz pytania.
Pozostań tam i odpisz teraz tak, jak się czujesz. Możesz mówić powoli, śpiąc. Bardzo przyjemnie. Miękko chyba na piersi czuliście teraz, tak? Wygodnie. Jest za gorąco. Jest za gorąco.